Minilista przebojów. To są występy dzieci, dzieci z klas pierwszej, drugiej, trzeciej, prawie wszystkich szkół toruńskich. Zabawa jest fantastyczna. Dzieci wcielają się w gwiazdy muzyki rozrywkowej, muzyki pop, wybierają sobie swoich wykonawców, a potem po prostu naśladują je i swoje, pokonują stresy, słabości po to, żeby jakby pokazać się w Teatrze Chorzycy. Przygotowanie dzieci nie jest to łatwa sprawa, ponieważ przynajmniej to trwa gdzieś 3-4 miesiące. Polega to na utworzeniu układu choreograficznego, ale także dobór strojów, gest, mimika. Dzieci bardzo zmieniają się pod wpływem takich zajęć tanecznych, ponieważ one się otwierają, są bardziej życzliwe, cieszą się przede wszystkim z tego, co robią, a przy okazji pomagają innym. I chyba to jest najważniejsze. Dla nas jest bardzo ważne, że pieniądze, które przekazujemy, trafiają bezpośrednio właśnie do hospicjum. 6 lat temu zaczęliśmy pomagać właśnie tutaj w Toruniu dzięki jednemu z naszych pracowników, który po prostu rodzinnie był zaangażowany w tą działalność społeczną Państwa Jankowiaków i stąd my jako firma, która ma teraz produkty dla dzieci, stwierdziliśmy, że będziemy wspomagać ten bardzo ważny cel i bardzo ważną inicjatywę, jaką jest Minilista Przebojów, a właściwie przecież to tak naprawdę chodzi o hospicjum Nadzieja. Pieniądze są bardzo potrzebne, natomiast jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni, że ta impreza i te dzieci każdego roku zbierają tyle pieniędzy, jak żaden sponsor nie daje im w ciągu roku. Także te małe dzieci poprzez swoją zabawę, przez swój taniec po prostu przekazują moc, energii i dużo kasy, którą możemy przekazać dalej. Celem imprezy od wielu, wielu lat jest pozyskiwanie sponsorów i funduszy na toruńskie hospicjum dla dzieci Nadzieja, które mieści się w Toruniu przy ulicy Włocławskiej 169B.